Dziś sława jest przekleństwem. Dziennikarze i paparazzi śledzą każdy ruch i każdą niedyskrecję. Nie utrzymywałem stosunków seksualnych z tą kobietą. Dawni władcy nie mieli takiego problemu. Nie martwili się, że dziennikarze ujawnią ich słabości i grzechy. Byli bezpieczni w świecie bez gazet i kolumn plotkarskich. Aż do teraz. Dajemy współczesnym mediom szansę obnażyć ciemne sprawki sławnych postaci z przeszłości. Opowiemy dziś o morderstwach, torturach i gwałtach. Sprawach normalnych w życiu prywatnym rzymskich cesarzy. Prywatne życie władców, cesarze rzymscy. Oprócz seksu i skandali, współczesne media najbardziej lubią, gdy możni walczą między sobą. Czy chodzi o spór w rodzinie królewskiej, o rywalizujących ze sobą biznesmenów, czy też o wojnę gangów w świecie przestępczym? Walka o władzę zawsze nadaje się na pikantny artykuł. Imperium Rzymskie dostarcza doskonałego materiału. W tamtej epoce o władzę walczyli Juliusze i Klaudiusze. Dwa klany, które serdecznie się nienawidziły i władały światem przez prawie 120 lat. Był to barwny rozdział w historii Rzymu. Bezpardonowa walka między dwoma konkurującymi gangami. Montecchi i Capuletti, Decci i Sharki. To nie jedyne gangi, ale w swoim czasie najlepiej znane. Groźba wojny gangów. Była to typowa walka między ludźmi mającymi wielkie pieniądze, ogromną władzę i świetne wykształcenie. Pomijając różne drobne konflikty, przez setki lat walczyli ze sobą o władzę. Juliusze popisywali się swoim rzekomym pochodzeniem od Wenery. Jak dzisiejsi dziennikarze zabraliby się do ponurych opowieści o korupcji i występkach cesarzy? Była redaktorka angielskiej gazety Rosie Boycott nie ma wątpliwości. Naśmiewaliby się z ich stylu życia, kochanek, jedzenia i strojów, z ich pompatyczności. Zważywszy na sposób działania rzymskich cesarzy, nie uderzyliby w najczulszy punkt – korupcję, bo zostaliby rzuceni lwom na pożarcie. Najlepiej byłoby pokazać wszystkie absurdy. Żarty potrafią zdziałać więcej niż najlepsze wstępniaki. Wszystko zaczęło się w Idy Marcowe w 44 roku przed Chrystusem od gwałtownej śmierci Juliusza Cezara, najsławniejszego z Juliuszów. Cezar zasztyletowany. Po śmierci Cezara w centrum uwagi znalazł się jego adoptowany syn, 18-letni Gajusz Oktawiusz Turinus, zwany Oktawianem. O jego całym życiu zdecydował szczęśliwy traf. Został ulubieńcem Juliusza Cezara. Był wnukiem jego siostry, żony Atiusza Balbusa, synem ich córki Atii. Ten obiecujący młodzian wyróżniał się urodą i miał talent do wojaczki, jak jego cioteczny dziadek. Z Juliuszem Cezarem łączyło go pokrewieństwo dusz. Cezar uczynił go swoim spadkobiercą. Był bardzo młody. W 44 roku miał dopiero 19 lat. Otaczało go stado rekinów, bardziej doświadczonych od niego krewnych. Niektórzy z nich, bogaci i rządni władcy, byli jego konkurentami do tronu.
Do tych bogaczy łaknących najwyższych stanowisk należał Marek Antoniusz, który za młodu oddawał się pijatykom, hazardowi i romansom. Później został dzielnym dowódcą jazdy i bliskim współpracownikiem Cezara. Niesforny Antoniusz wyrabia sobie markę. Z Antoniuszem nie było żartów. Gdy wielki mówca Cyceron nierozważnie nazwał go zapijaczonym erotomanem, nasłał na niego siepaczy, którzy go zabili. Gdy Antoniusz konsumował w Egipcie swój namiętny romans z Kleopatrą, Oktawian budował swoje zaplecze polityczne w Rzymie. Arogancki Antoniusz był swoim najgorszym wrogiem. Jego zauroczenie zagraniczną królową nie przysporzyło mu popularności i w końcu przyniosło zgubę. Oktawian wysłał przeciw niemu armię, która pokonała go pod Akcjum w 31 roku przed naszą erą. Nie mając dokąd uciec, osamotniony Antoniusz popełnił samobójstwo, a Kleopatra szybko poszła w jego ślady, pozwalając się ukąsić jadowitemu gadowi. Kleopatra ginie od jadu żmii. Oktawian zwyciężył i szybko dowiódł, że potrafi trzymać wodzę silną ręką. Jako Cezar August stał się niekwestionowanym władcą Rzymu i jego pierwszym cesarzem. Urządził wielką szopkę, twierdząc, że nie pragnie władzy absolutnej. Chcę przywrócić republikę, oddać władzę ludowi. Jestem sługą tych cudownych rzymskich instytucji. Sprytnie się ustawił. Zdobył władzę absolutną, lecz nie był postrzegany jako dyktator. Cieszył się wielką popularnością i zyskiwał coraz większą władzę. Robił, co chciał. Jego 40-letnie panowanie przyniosło pokój i dobrobyt. Był to złoty wiek imperium. Pozostała drażliwa kwestia sukcesji. Szukając poparcia, August rozwiódł się z żoną i poślubił Livię Druzyllę, twardą intrygantkę z rodu Klaudiuszy. Z pozoru Juliusze i Klaudiusze zjednoczyli się. W praktyce był to sojusz taki jak między współczesnymi partiami, który trwa do czasu, gdy pojawi się okazja na przejęcie władzy. Od tej pory dominować będzie niezwykła postać Livii, pierwszej kobiety w historii Rzymu, mającej wpływy i władzę nie mniejsze niż mężczyźni. Na przestrzeni dziejów kobiety zagrażały mężczyznom. Skąd wziął się zwyczaj, że to mężczyźni dziedziczą schedę, a nie kobiety? Nawet jeśli męski potomek był drugim dzieckiem, zostawał królem lub spadkobiercą majątku. Mężczyźni chcieli zachować swój status. Livia była bezwzględną intrygantką, większą niż dzisiejsi politycy. Z braku mediów zadających niewygodne pytania rozpoczęła starania, żeby jej syn Tyberiusz został następcą Augusta. Trzeba trafu, że drugi mocny julijski kandydat zmarł. Marcellus, ulubiony siostrzeniec Augusta, nagle zatruł się pokarmem w 23 roku przed Chrystusem. Podejrzenia padły na Livię. Dzisiejsi pismacy nie odpuściliby rzecz jasna, dopóki nie wyjaśniliby sprawy. Prasa bardziej zainteresowałaby się tym, co nastąpiło później. Kolejni dwaj julijscy kandydaci do tronu Augusta, jego wnuki Gajusz i Lucjusz, także nabawili się śmiertelnej niestrawności. Wielu sądziło, że znów stoi za tym Livia. Zatrute obiadki dla duetu. Klan Juliuszów nie miał wątpliwości, że winni byli Livia i jej syn, który miał najwięcej do zyskania, choć naturalnie nie było żadnych dowodów ich zbrodni.
Jakkolwiek było, Livia nie uroniła łzy z powodu zgonu obu młodzieńców. Gdy potencjalni następcy padali jak muchy, August nie miał wyboru, musiał uczynić Tyberiusza swoim następcą. Ale nie za darmo. Zmusił Tyberiusza, żeby adoptował Germanika, swojego siostrzeńca, który był starszy od syna Tyberiusza, Druzusa, i miał pierwszeństwo do tronu po śmierci ojczyma. Dlaczego August wybrał Germanika? Bo jego żoną była jego własna wnuczka Agrypina z klanu Juliuszów. August wymyślił inny plan, żeby zabezpieczyć julijską sukcesję. Mianował swojego trzeciego adoptowanego wnuka Agrypę Postumusa swoim współdziedzicem z Tyberiuszem. To posunięcie okazało się fatalne. Livia nienawidziła go, bo stał na drodze jej klaudyjskim ambicjom. A co gorsza, Agrypa Postumus był nieokrzesanym, aroganckim gburem, któremu sam August nie ufał. Nie znosił go do tego stopnia, że w 6 roku naszej ery skazał go na banicję. Na wygnaniu Agrypa nagle zmarł. Łatwo zgadnąć, kto się do tego przyczynił. Niektórzy historycy twierdzą, że żona Augusta, Livia, zraziła się do niego. Nigdy go nie lubiła. Miała też inny ukryty motyw. Chciała go usunąć z drogi Tyberiusza. Kto zatem popełnił te zbrodnie? Tyberiusz zapewniał, że nie zrobił tego ani nie wydał polecenia. Nie miał z tym nic wspólnego. Domagał się znalezienia sprawcy. W tym całym zamieszaniu Livia i Tyberiusz twierdzili, że August zastrzegł to w swoim testamencie. Rzekomo chciał, by po jego śmierci usunąć Agrypę Postumusa. Zamierzał go wydziedziczyć. Dla Livii i Tyberiusza była to świetna okazja do usunięcia ostatniej przeszkody dzielącej Tyberiusza od tronu. Tak czy inaczej, winą należy obarczyć Tyberiusza i jego najdroższą mamuśkę, Livię. Jak się okazało, Agrypa pogrobowiec nosił trafny przydomek, a budząca postrach Livia znów była górą. Livia pozostaje zagadką. Prowadziła nieskazitelnie cnotliwe życie. August wznosił pomniki na jej cześć. Livia postawiła na swoim. W roku 14 Tyberiusz objął tron po Augustie. Choć nie było telewizji pokazującej wywiady z populistami ani gazet z felietonami, Tyberiusz zboczył ze swojej drogi zgodnie z dzisiejszym porzekadłem mówiącym, że władza korumpuje. Właśnie żołnierze nienawidzili go tak bardzo, że wśród legionów stacjonujących nad Renem wybuchł bunt. Były żołnierz Tyberiusz dobrze wiedział, że cesarz bez armii jest na nic. Wysłał swojego adoptowanego syna Germanika, żeby stłumił bunt. Germanik był mega gwiazdą. Wysoki, urodziwy i pełen cnót wszelakich. Wzorowy mąż i ojciec i wybitny generał. Był bohaterem imperium. Germanik zabrał ze sobą żonę Agrypinę i synka Gajusza. Agrypina to była twarda sztuka, ambitna i wygadana. Była wnuczką Augusta i córką wielkiego generała Marka Agrypy. Żołnierze ją uwielbiali. Mieli bzika na punkcie Gajusza, którego przezwali Kaligulą. Kaligula znaczy bucik. Jako dziecko nosił miniaturowe buty wojskowe, a żołnierze traktowali go jak swoją maskotkę. Przebiegły Germanik wykorzystał okazję, żeby narzucić swoją wolę twardym legionistom. Kazał żonie i synowi opuścić obóz wojskowy. Żołnierze błagali go, żeby sprowadził ich z powrotem. Obiecał, że to uczyni, jak tylko przywódcy buntu podporządkują się jego rozkazom.
Rebelia została szybko zdławiona, porządek przywrócony, a Kaligula wrócił do kochających go żołnierzy. Oddajcie nam Kaligulę albo ruszymy na Rzym. Szczwany Germanik pozostał nad Renem przez kilka lat, prowadząc kampanie, które przyniosły mizerne zdobycze, ale zyskały mu szacunek i uznanie rzymskiego ludu. Na to właśnie liczył August. Gwiazdy Germanika i jego żony świeciły coraz jaśniej, natomiast popularność Tyberiusza z rodu Klaudiuszów raptownie spadała. Tyberiusz miał szczęście, że w tamtej epoce nie prowadzono badań opinii publicznej. Notowania Tyberiusza spadają. Tyberiusz stawał się coraz bardziej podejrzliwy i zazdrościł swojemu następcy. Nawet bez reklamy dzisiejszych tabloidów przystojny, sprytny i dzielny Germanik cieszył się znacznie większą popularnością w Rzymie niż cesarz. Stanowił przeciwieństwo Tyberiusza, który był zgorzkniałym, upartym, zbolałym starcem. Przedwcześnie się postarzał, miał liczne dziwactwa i bardzo szybko stracił popularność w Rzymie, zarówno wśród członków własnej kasty, jak i wśród ludu. Germanik był dla niego wielkim zagrożeniem pod względem towarzyskim, kulturalnym i politycznym. Był jego głównym rywalem. Miał za sobą armię. Tyberiusz starał się trzymać go z dala od Rzymu. W roku 19 wysłał Germanika i jego armię na Bliski Wschód. Wódz odwiedził Pizona, namiestnika Syrii i przyjaciela Tyberiusza. Niedługo potem ulubieniec Rzymian poważnie zatruł się jedzeniem. Nastąpiło szybkie pogorszenie i Germanik umarł. Pogłoski o jego otruciu rozeszły się lotem błyskawicy. Pizon na polecenie Tyberiusza utrudniał życie Germanikowi na wszelkie sposoby. Oczerniał go, zmieniał jego rozkazy i podburzał przeciw niemu żołnierzy. Sprawy potoczyły się bardzo szybko i nim Germanik się spostrzegł, już zwijał się w agonalnych drgawkach, trzymając się za brzuch. Germanik i jego przyjaciele twierdzili, że to sprawka Pizona. Naturalnie nigdy niczego nie udowodniono, ale pogrążona w smutku Agrypina wróciła do Rzymu z prochami męża i zaczęła rozgłaszać, że to wina Tyberiusza. W głębi serca wielu jej wierzyło. W rezultacie Tyberiusz musiał postawić Pizona przed sądem, lecz ten, o zgrozo, popełnił samobójstwo, zanim rozpoczął się proces. Tyberiusz odetchnął z ulgą, a jego leciwa matka, bezwzględna Livia, musiała uśmiechnąć się z zadowoleniem. Po śmierci Germanika, przed Druzusem, rodzonym synem cesarza, droga do tronu stanęła otworem. Sukcesja Klaudiuszów zdawała się pewna, jeśli tylko Druzus dożyje do tej chwili. Tymczasem Agrypina nadal była cierniem w boku cesarza. Nienawidziła Tyberiusza, a na dodatek była odważna, bezpośrednia i szanowana jako wdowa po popularnym bohaterze. Stała się reprezentantką interesów Juliuszów, była zbyt znana, żeby pozbyć się jej po cichu. Tyberiusz potrzebował 10 lat, żeby z nią skończyć. Tymczasem Tyberiusz, oprócz planowania, jak zabić swoich wrogów, znalazł inny sposób umilania sobie czasu. Ostatnie lata Tyberiusz spędził w odosobnieniu na wyspie Capri, gdzie rzekomo zajmował się nauką. Był znany z rozwiązłości. W swojej zacisznej willi mógł robić, co chciał. I tak czynił. Na Capri cesarz mógł zaspokajać swój rosnący apetyt na wszelkie perwersje.
Sprowadzał młodych chłopców i dziewczyny z różnych części imperium, takich, którzy mu się podobali. W tamtych czasach nie było pornografii drukowanej ani filmowej. Jej odpowiednikiem było odgrywanie rozmaitych grupowych scen erotycznych między tymi nastolatkami. Miał też inną rozrywkę. Pływał nago w basenie z młodziutkimi chłopcami, którzy go podszczypywali. Tymczasem w Rzymie brudną robotę wykonywał za Tyberiusza Sejan, prefekt gwardii pretoriańskiej. Chorobliwie ambitny Sejan z lubością wysługiwał się cesarzowi, eliminując jego przeciwników. Sejan był zdolny i przebiegły. Nie był zbyt sympatyczną postacią. Kochał władzę i sprawował ją wedle własnego uznania. Odpowiadał za bezpieczeństwo cesarza, egzekwował prawo i dbał o porządek. Jak wiadomo, władza absolutna deprawuje. Sejan wykorzystywał swoje stanowisko do realizowania własnych ambicji. Z każdą egzekucją, wygnaniem i wymuszonym samobójstwem pozycja Agrypiny słabła. Wreszcie w 29 roku naszej ery ją także aresztowano i zesłano na wyspę Pandaterię, gdzie zmarła z głodu. Oficjalnie stwierdzono, że popełniła samobójstwo, lecz nikt nie wątpił, że to Tyberiusz kazał ją zagłodzić. Gdy Tyberiusz zabawiał się na Capri, Sejan sprawował w Rzymie rządy terroru. Narobił sobie jednak wrogów. Jego niepohamowana ambicja sprawiła, że się przeliczył. Jakaś pomocna dusza dostarczyła Tyberiuszowi dowody, że Sejan spiskował przeciw niemu. Wcześniejsze zasługi Sejana nic nie znaczyły dla Tyberiusza. Na jego polecenie Senat stracił prefekta. Sejan przycięty do właściwych wymiarów. Dla świętego spokoju Tyberiusz kazał też zabić większość jego krewnych i przyjaciół. Wśród niewinnych ofiar były nieletnie dzieci Sejana. Tyberiusz rozprawił się z opozycją polityczną, ale był już stary i zaczęło mu brakować kandydatów na swojego następcę. Jego syn Druzus zmarł w 23 roku naszej ery. Cesarz zamordował swojego siostrzeńca Germanika, jego żonę Agrypinę i dwóch z ich synów. Pozostał tylko jeden, Gajusz, który jako dziecko był maskotką armii reńskiej. Żołnierze zwali go Kaligulą. Cokolwiek Kaligula czuł do Tyberiusza, nie puszczał pary z ust. Starzejący się cesarz zaprosił go na Capri i z zachwytem odkrył, że młodzieniec podziela jego upodobanie do seksualnych perwersji. Było ono już dobrze rozwinięte. Kaligula miał trzy siostry i kochał je wszystkie. Dosłownie. Kaligula za młodu stracił większość rodziny. Zostały mu tylko siostry. Miał okropne dzieciństwo. Dziś nazywamy to maltretowaniem nieletnich. Był nieprzystosowany i na dodatek cierpiał na epilepsję dziedziczną w jego rodzinie. Zapewne dziś rozpoznano by u niego rozdwojenie jaźni, rozbieżność między uczuciami i myślami. To wszystko sprawiło, że nie miał żadnych moralnych hamulców. Gdy zabrakło prababki Livii i babki Antonii, które umiały nad nim zapanować, i na domiar złego przeszedł zapalenie mózgu, jego umysł wymknął się spod kontroli. Jego siostra Druzilla zmarła w połogu, a Kaligula mógł być ojcem dziecka. Jednak kazirodztwo było tylko punktem startowym dla cieszącego się najgorszą sławą cesarza Rzymu. Jego cierpliwość została nagrodzona.
Gdy wyniszczony starością i rozpustą Tyberiusz podupadł na zdrowiu, Kaligula czekał na właściwy moment, solennie wypełniając obowiązki starca w Senacie. Wreszcie w marcu 37 roku Tyberiusz spoczął na łożu śmierci. Makron, nowy prefekt gwardii pretoriańskiej, pomógł losowi, dusząc cesarza poduszką. Tyberiusz uduszony podczas drzemki. Tchórzliwi senatorowie mechanicznie zatwierdzili wyniesienie Kaliguli na imperialny stolec. Pozostała tylko jedna drobna kwestia. Tyberiusz w swoim testamencie nieoczekiwanie i dość niefortunnie mianował własnego wnuka Gemellusa swoim współspadkobiercą razem z Kaligulą. Był to pocałunek śmierci. Kaligula powitał młodego kuzyna z otwartymi rękami, adoptował go, a następnie kazał stracić. Na szczęście rządy Kaliguli trwały krótko, niespełna 4 lata, lecz były brutalne i krwawe. Rzym wpadł w ręce szaleńca, władcy, przy którym perwersyjny i rozpasany Tyberiusz wydawał się świątobliwy. Na początku panowania Kaliguli wiązano z nim pewne nadzieje. Nie był głupcem, uprościł drogę do kariery w życiu publicznym i powiększył swą popularność, umarzając wszystkie procesy polityczne i odwołując z wygnania kilku Juliuszów wypędzonych za panowania Tyberiusza. Nie trwało to jednak długo. Prawie z dnia na dzień zachowanie cesarza stawało się coraz dziwaczniejsze. Przykłady obłędu Kaliguli są legendarne. Ubierał się jak kobieta, zadawał się z aktorami, co nie przystoi rzymskiemu cesarzowi. Otworzył dom publiczny w pałacu i zmuszał nobliwe matrony oraz ich córki i synów do uprawiania prostytucji z pospólstwem. Podarował swojemu koniowi, Incitatusowi, uprząż wysadzaną drogimi kamieniami. Zbudował dlań umeblowaną marmurową stajnię, w której obsługiwali go służący. Uczynił go kapłanem własnej świątyni z powodu przepowiedni, która mówiła, że ma takie same szanse na długie panowanie jak na jazdę na koniu przez Zatokę Neapolitańską. Kazał zbudować most pontonowy przez Zatokę i przejechał przez nią na Incitatusie. Kaligula był przeświadczony o swojej boskości, a bogowie robią co chcą. Jeśli czegoś zapragnął, brał to, w tym żony i córki senatorów. Uchodziło mu to na sucho, po części dlatego, że nie było mas mediów, które przywołałyby go do porządku. Co prawda ludzie pisali wtedy opowiadania i książki lub wypisywali hasła na murach, lecz gdy ich złapano, już było po nich. Wiedzieli, że ich dni i godziny są policzone. W tej sytuacji tylko jedna osoba mogła zwyciężyć. Cesarz. Trudno oprzeć się naciskom establishmentu, który chce mieć wpływ na to, co piszesz. Jeśli jest nim rząd, to on dostarcza ci tematów. Rządowi spin-doktorzy przynoszą je gazetom na tacy, jak słodycze. Czasem są to nagrody, a czasem łapówki. Szaleństwo Kaliguli pogłębiało się. Pewnego razu kazał porwać pannę młodą z wesela, wykorzystał ją i porzucił po kilku dniach. Chcąc przypochlebić się cesarzowi, ludzie zamożni czynili go beneficjentem w swoich testamentach, lecz Kaligula reagował na ich szczodrość, przyspieszając ich śmierć. Chętnie wytaczał procesy o zdradę, bo uznanych za winnych mógł pozbawić nie tylko życia, lecz także majątku. W ten sposób finansował swoje ekstrawagancje. Stawiał zarzuty bogaczom, żeby położyć łapy na ich dobrach i dowoli oddawać się rozpuście. Im więcej miał pieniędzy i władzy, tym więcej mógł zapłacić swoim poplecznikom. Nie cofał się przed niczym. Gdy okazało się, że jeden z wrogów państwa umarł bez grosza, Kaligula westchnął: o Boże, zginął na próżno.
Kaligula był bez wątpienia obłąkany. Należało go powstrzymać, więc zaczęto knuć przeciw niemu spiski. Wiele z nich się nie powiodło, ale szalony cesarz wreszcie spotkał swój koniec 15 stycznia 1941 roku. Zabójcą był Cassius Herrea, dawny żołnierz, który zastąpił starego przyjaciela Kaliguli Macrona na stanowisku prefekta Gwardii Pretoriańskiej po tym, jak Macron naraził się cesarzowi, za co został stracony. Kaligula szydził ze zniewieściałości i wysokiego głosu Herrei. Robił to nazbyt często. Herrea rozpłatał Kaligulę w pałacowym korytarzu. Dla pewności zadano mu 30 ran. Na dokładkę zamachowcy zmasakrowali jego żonę i małą córeczkę. Kaligula zarżnięty przez Cassiusza. Rzym pozbył się tyrana, lecz kto go miał zastąpić? Kaligula nie posiadał męskich potomków. W zamieszaniu obwołano cesarzem jego wuja, Klaudiusza. Ponoć znaleziono go w pałacu, skulonego ze strachu za kotarą. Wyciągnęli go stamtąd, ale uznali, że nie stanowi zagrożenia. Sądzili, że będą mogli nim manipulować. Wyrwali go zza kotary, unieśli na ramionach i ogłosili cesarzem. Pomny tego, co przydarzyło się Kaliguli, Klaudiusz otoczył się gwardzistami i szpiegami. Jego nadzwyczaj sprawni informatorzy wykryli co najmniej 6 spisków przeciw niemu podczas 12 lat jego panowania. Setki ludzi zapłaciło za nie swoim życiem. Klaudiusz miał irytujący zwyczaj zapominania, kogo skazał na śmierć. Czasem pytał służbę o tych, których kazał stracić, chcąc dowiedzieć się, dlaczego już ich nie ma w pałacu. Był chronicznie roztargniony. Podczas uczt zapadał w drzemkę. A goście okazywali swoje uczucia wobec chrapiącego gospodarza, rzucając weń oliwkami i daktylami. Przetrwał, bo nikt nie widział w nim zagrożenia. Przeżył Tyberiusza, Kaligulę, machinacje cesarskich kobiet i Sejana, wszystkich ambitnych ludzi na ówczesnym dworze. To była jego jedyna zaleta. Plotkarze uznaliby panowanie Klaudiusza za nudne, gdyby nie jego fatalny wybór żon. Rozwiódł się z pierwszą, Plaucją Urgulanillą, z powodu jej skandalicznej nieobyczajności i ciążącego na niej podejrzenia o współudział w morderstwie. Skandaliczna nieobyczajność oznaczała cudzołóstwo. Jego drugie małżeństwo z Elią Petyną, postacią dość bezbarwną, szybko skończyło się rozwodem. Jego trzecia żona, Messalina, była nastolatką, gdy ją poślubił. Klaudiusz nie był wymarzonym kochankiem dla młodziutkiej dziewczyny. Szalone przyjęcia i bogate życie seksualne były bardziej jej domeną. Pewnego razu rzuciła wyzwanie rzymskim prostytutkom, twierdząc, że może przyjąć więcej mężczyzn niż każda z nich. Sylla, doświadczona weteranka w tych sprawach, przyjęła zakład w imieniu dziewczyn pracujących. Ponoć obie kobiety zaliczyły już dwucyfrową liczbę klientów, gdy Sylla dała za wygraną. Messalina mogła na tym poprzestać, ale zbyt dobrze się bawiła. Dopiero o świcie stoczyła się z Sofy. Erotyczny maraton Messaliny. Klaudiusz przymykał oko na niewierność swojej młodej żony, ale Messalina przebrała w końcu miarkę. Potajemnie poślubiła popularnego i potężnego Gajusza Syliusza. Para ta zaczęła spiskować przeciw Klaudiuszowi. Cesarz dowiedział się o tym i przykładnie ich ukarał. Syliusz został szybko zamordowany, a Messalina miała popełnić samobójstwo. Widocznie nie mogła się na to zdobyć, więc gwardziści podali jej pomocną dłoń. Klaudiusz spożywał posiłek, gdy powiedziano mu o jej śmierci. Zareagował, prosząc kogoś, żeby podał mu wino. Jego czwartą żoną była Agrypina młodsza, siostra Kaliguli. Była bratanicą Klaudiusza, więc według dzisiejszych standardów ich związek był kazirodczy.
Był też kazirodczy według rzymskich standardów, ale cesarze stanowili własne reguły. Publicznie Klaudiusz zwracał się do niej jak do swojej córki. Agrypina nie przypominała Mesaliny. Pragnęła nie zabawy, lecz władzy dla siebie i swojego syna z pierwszego małżeństwa, Lucjusza. Nakłoniła swojego kochającego męża do przyjęcia Lucjusza do klanu Klaudiuszów pod imieniem Nerona. Następnie przekonała starca, żeby pozwolił Neronowi poślubić jego córkę Oktawię. Wywołało to małe zamieszanie, bo Oktawia była już zaręczona z bardzo miłym młodzieńcem, ale Agrypina pozbyła się go, oskarżając o kazirodztwo z jego własną siostrą. Teraz nic już nie stało na przeszkodzie, żeby Neron poślubił swoją przyrodnią siostrę. Agrypina użyła wobec cesarza swoich damskich sztuczek, a ten dał swoje błogosławieństwo temu związkowi. Jednocześnie wydziedziczył swojego rodzonego syna, Brytanika. Pod koniec swego panowania starego cesarza ogarnęły wątpliwości. Agrypina pojęła, że jeśli nie podejmie działań, jej plan weźmie w łeb. Nocą 13 października 54 roku Klaudiusz nagle zmarł. Najwyraźniej coś było nie tak z pysznymi grzybami, które przygotowała dlań Agrypina. W późniejszych latach Neron wzbudzał wesołość, gdy opisywał grzyby jako pokarm bogów. Zatrute grzybki. Ze sceny schodzi Klaudiusz, a wchodzi na nią Neron, ostatni cesarz z linii julijsko-klaudyjskiej i kolejny despotyczny szaleniec. Choć nie zawsze był taki. Pod okiem Seneki Młodszego i Burrusa pierwsze lata rządów Nerona były całkiem uporządkowane. Seneka i Burrus tworzyli ośrodek władzy i zabawiali młodego cesarza. Neron wstąpił na tron, mając 17 lat. Oni dbali o jego edukację. Uwalniali go od ciężkiej charówki i ważnych decyzji, bo chcieli naprawić cesarstwo, co im się udało. Pierwsze lata rządów Nerona były najlepsze od czasów Augusta. The early years of Nero's reign were some of the most exemplary since the time of Augustus. Staczanie się cesarza w otchłań rozpusty, tyranii i zupełnego szaleństwa postępowało w przerażającym tempie. Manipulatorka Agrypina nie znosiła ekstrawaganckiego i zmysłowego stylu życia Nerona, który skrzętnie ukrywała przed opinią publiczną, lecz na dworze wrzało od plotek. Popełniła błąd. Dla Nerona szybko stała się utrapieniem. Co może zrobić syn z kłopotliwą matką? Próbował ją utopić, bez skutku. Ta irytująca kobieta nie chciała się podporządkować. W końcu w 59 roku Neron przestał bawić się w subtelności i nasłał na nią oprawców. Ponoć Agrypina zrzuciła odzienie i zachęciła ich, żeby najpierw ugodzili ją nożem w brzuch, w którym kiedyś nosiła swojego syna potwora. Od tej pory Neron stracił wszelkie hamulce. Orgie stały się większe, dłuższe i bardziej rozpasane. Rozwiódł się z pierwszą żoną Oktawią, potem kazał ją zamordować i podać jej głowę na tacy swojej kochance. Ożenił się z nią, a później skopał na śmierć. Żadne ekscesy nie były dla niego zbyt wielkie. Przedstawiono mu pięknego młodzieńca z Porusa, który przypominał mu zmarłą żonę Poppeę Sabinę. Neron wpadł na pomysł, żeby zwiększyć podobieństwo. Kazał wykastrować z Porusa, ubrać w kobiece stroje i nadał mu imię Sabina. Sporus, najokrutniejsze z cięć. Cesarze bez najmniejszych skrupułów dawali upust swoim zboczonym, wynaturzonym, sadystycznym skłonnościom na oczach otaczających ich osób. W przypadku Kaliguli i Nerona był to czysty ekshibicjonizm. Obaj chcieli mieć widownię, albo inni ludzie byli im tak obojętni, że nie miało to znaczenia. Po prostu ulegali swoim zachciankom. Thank you.
Każdy uczeń wie, że Neron grał na skrzypkach, gdy w 64 roku płonął Rzym. Po pierwsze, Rzymianie nie znali skrzypiec. Ten instrument nie istniał, to zwykła bajeczka. Istnieją współczesne cesarzowi relacje mówiące, że stał na murach i śpiewał o spaleniu Troi. Nie obgryzał paznokci, nie wyrywał sobie włosów, ani nie lamentował. Najwyraźniej dobrze się bawił. Ten spektakl mu się podobał. Naturalnie był trochę pomylony. Z drugiej strony trzeba odnotować, że czynił wysiłki, by ugasić pożar w niektórych częściach Rzymu. O podpalenie miasta Neron obwinił małą sektę ze wschodu – chrześcijan. Wielu z nich ukrzyżowano lub rzucono lwom na pożarcie. Był to początek systematycznych prześladowań, które miały trwać przez prawie 300 lat. Neron zawsze uwielbiał scenę. W 67 roku udał się do Grecji, gdzie prezentował własne wiersze i kompozycje muzyczne. Uczestniczył w konkursach i, co wcale nie dziwi, zawsze zbierał główne nagrody. Gdy powrócił do Rzymu, zastał bardzo niebezpieczną sytuację. Neron zabawiał się w Grecji, realizując swoje sportowe ambicje. Chciał zostać światowej sławy olimpijczykiem. Uważał się za świetnego aktora i sportowca, za wszechstronną megagwiazdę. Gdy on rozrywał się w Grecji, w Rzymie panowało bezchołowie. Panoszyły się różne ambitne indywidua i królowała anarchia. Po jego powrocie nadal trwały prześladowania. Zabijano senatorów, żeby przejąć ich posiadłości. Nastał głód, który pogorszył napiętą sytuację społeczną. Niektóre legiony i kohorty pretoriańskie podniosły bunt, wycofując swoje poparcie dla władcy. Zapanowała anarchia. Neron wiedział, czego od niego oczekują, i ten jedyny raz nie zawiódł. 9 czerwca 68 roku, by uniknąć egzekucji i spełnić powszechne oczekiwania, popełnił samobójstwo. Jego ostatnie słowa brzmiały: jakiż artysta ginie we mnie. Niewielu się z nim zgadzało. Myślę, że w XX wieku, w najnowszej historii, można znaleźć podobieństwa między klanami Juliuszów i Klaudiuszów, a Spencerami i Windsorami. Chodzi tu o polityczne i dynastyczne małżeństwa w obrębie rodów, o pieniądze i o status. Są pewne różnice, bo królowa i jej rodzina nie sprawują władzy absolutnej. Niemniej widać między nimi subtelną paralelę. Wraz ze śmiercią Nerona wygasła linia julijsko-klaudyjska. Przez prawie cały wiek te dwa klany walczyły o Rzym jak psy o kość, niszcząc miasto i oba rody.